Mam taką manierę, nie twierdzę, że dobrą, że kiedy kogoś z moich znajomych czy przyjaciół po prostu już mi się nie chce słuchać, to wrzucam takie szybkie cześć, hej i sobie idę, albo przynajmniej daję znać, że okej, dobra, już za dużo. Dziś w Ewangelii widzimy podobną sytuację. Uczniowie są nad jeziorem i idą łowić ryby. Wielu z nich właśnie tam zostało powołanych do tego, by łowić ludzi, ale teraz wrócili do tego stanu pierwotnego. Tam jest dużo ciszy i w którymś momencie Piotr takie wrzuca cześć, hej, bo mówi do nich, idę łowić ryby, ale to jest takie od niechcenia. Jak się zobaczy tę Ewangelię, to równie dobrze tego zdania mogłoby po prostu nie być. Ale kiedy on wrzuca to cześć, hej, to jego koledzy także mówią cześć, hej, swojej historii i mówią, my idziemy łowić te ryby z tobą. Całą noc łowią i oczywiście nic nie ułowili. Kiedy płyną do brzegu, widzą jakiegoś człowieka, który pyta o coś do jedzenia. Oni mówią, że nic nie złowili i wtedy słyszą znane już powiedzenie, zarzućcie sieci po prawej stronie. Robią to i wyciągają całe mnóstwo ryb. Wtedy na łodzi pada stwierdzenie, to jest Pan. I Piotr mówi po raz drugi, cześć, hej, wyskakując z łodzi i płynąc co sił do Jezusa. Moi drodzy, mija tydzień od zmartwychwstania. Wielu z nas było już w pracy, w szkole, wróciło do swoich obowiązków. Czy pośród nich nie powiedzieliśmy już czasem Jezusowi cześć, hej? Czy pośród nich nie stało się tak, że trochę zapomnieliśmy o tym, jak wielkie rzeczy wydarzyły się w tych dniach? Moi drodzy, jeśli tak jest, to wpuśćmy do naszej codzienności Jezusa, by uczynił ją niecodzienną, by nas odmienił, by na nowo zabrał nas z tych wszystkich miejsc, w których nas spotkał.